Witam Państwa z Wrocławia, 17 lipca 2015 roku. Na temat jest zmowa milczenia, w każdym razie bardzo mało się mówi na temat arcybiskupa Adama Stefana kardynała Sapieży. Gdyby nie ten arcybiskup, aby nie byłoby ani prymasa Wyszońskiego, ani papieża Karola Wojtyły. Sytuacja w czasie wojny była taka, rozpoczęcie wojny, że prymas Polski na prośbę prezydenta Mościckiego wyjechał za granicę, bo próbowali coś w Rzymie na rzecz ratować w jakiś sposób. No niestety Chlądowi się nic nie udało, później Chląd był we Francji, później został aresztowany. W kraju prymasa nie był i całym przewodził kościołem katolickim w czasie okupacji niemieckiej, a potem i bolszewickiej, kardynał Sapieha. Nie wyjechał z Polski. Nie wyjechał, on był arcybiskupem krakowskim. No, i on prowadzi cały kościół polski w okresie okupacji niemieckiej i na początku okupacji bolszewickiej do chwili przyjazdu prymasa Chląda. Sapieha ma jedno zdanie. Komunistami się rozmawia, komunistom się nic nie podpisuje. Ponieważ Sapieha był, zostałby prymasem, ale był zbyt wiekowy i bardzo mądrą decyzję podjęto, że na pośmierci Chlonda prymasem został Wyszyński, bo był człowiek młody i przede chodziło o to, żeby nie było zmiany władzy wobec takiej trudnej sytuacji okupacji komunistyczno-bolszewickiej, prawda. Teraz tak. Papież Pius XII do 58 roku, do swojej śmierci, uznawał władzę RP na uchodźstwie. Czyli w czasie wojny uznawany był prezydent Władysław Raczkiewicz, a po śmierci został uznawany z nominacji Augustynowski. Czyli papiestwo przez cały czas uznawało władzę II RP na uchodźstwie. I do 58 roku przy Watykanie funkcjonowała ambasada II RP i jej na czele tej ambasadory był Kazimierz Pape i on nawet dziekanem korpusu dyplomatycznego. Taki stan prawny był pomiędzy Watykanem a II Rzeczpospolitą. W kraju oczywiście władzę opanowali komuniści, prawda? I to był ten rząd komunistyczny warszawski. Niestety w 50 roku doszło do porozumienia pomiędzy kościołem reprezentowanym przez biskupów, kiedy prymasem był Wyszyński, i władzami komunistycznymi. I tu niestety my mówimy o tych żołnierzach w tej chwili niezłomnych, z brzydką nazwą wyklęci, a niestety w tym porozumieniu podpisanym pomiędzy Episkopatem Polskim a władzami komunistycznymi tych niezłomnych nazwali bandą i trzeba ich tępić. Porozumienie tak niestety przykro, tak, i niech się do tego przyznają.